Witam na stołówce. Pewno ktoś z Was przypomina sobie teraz tą stołóweczkę. Filmy z tej platformy już były. Bodajże chyba 3 albo 4 miesiące temu byłem tutaj. No i to będzie mój dom na kilka lat, tak już wcześniej mówiłem, także oprowadzę Was jeszcze raz tutaj po tej platformie. Pokażę Wam ewentualnie, co tu można robić po pracy. Generalnie jak moja praca tu wygląda. Przygotowania do świąt. Jakieś dekoracje. Telewizorek przydaje się. Można coś tam sobie pooglądać w trakcie pracy. Co tutaj, słuchajcie, jest takiego ciekawego. Maszyna do popcornu, dwie mikrofalówki. Rzadko kto tam korzysta z tej maszyny. Generalnie jest tak, że ten kto korzysta, to musi posprzątać po sobie, także no nie chce się ludziom sprzątać po sobie i no nie używają za często, tak? To jakieś słodycze można sobie nabyć za swoje jakieś tam groszaki, dwie lodóweczki. Tu jest wydawka główna, trochę mała, jak widać tylko 5 rzędów jakichś tam wymarków można sobie tutaj ułożyć. Czasami brakuje miejsca, no ale cóż, trzeba sobie radzić z tym co jest. Co tam, święta, cholera idą, nie? Kuźwa, już niedługo. Tu moja lodówka ze słodyczami, ze słodkimi bardziej, tak? Toster, ciepła woda, automat do kawy się spierdolił, nie wiem czemu nie działa, cholera wie, mleko zimne, norweskie, kuźwa, to się zamyka, o cyk. Dobra, przejdźmy do kuchni. Kuchnia, zmywak, blisko tutaj stołóweczki, także w miarę tutaj szybko i sprawnie idzie jakieś tam mycie naczyń. Ja się tego nie tykam, mam od tego stewarda na nockach, który tutaj ogarnia ten temat. W sumie mam dwóch stewardów. Jeden gostek jest ze mną cały czas tutaj, oczywiście teraz jest przerwa, a drugi sobie gdzieś tam pranie robi, sprząta inne pomieszczenia. Dwa miksery chodzą, ten jest dosyć mocny, muszę powiedzieć, tamten używam do jakiegoś ubijania dobite śmietany i drobnych takich tam sobie rzeczy. Tutaj moja lodówka, którą zapełniam co dzień. Tu wszystko spierdala jak ciepłe bułki, muszę powiedzieć. Mieliśmy 120 osób, teraz mamy jakieś 60 parę. Większość ludzi wybyła do domu na święta. Kombi oven działający, dwa piekarniki spierdolone, nie do końca dogrzewają. Ten tutaj termostat jest spierdolony. Jak zrobisz 220 stopni, to się wyłącza. Bezpieczniki padają. Mają je wymienić na nowe, ale czy wymieniam, to cholera wie. Także mówię, no trzeba walczyć z tym co jest. Dwie lodówki na słodkie rzeczy. Kuker jeden. Dwie frytkownice, akurat już mam tutaj przygotowane na śniadania. Generalnie jest czyściej niż wcześniej, jak tu byłem. Sorry za szum, ale to z filtrów tutaj zapieprzają te kurde, jak to tam, koźwa maszynki wyciągają powietrze, szumy, cholera. Generalnie jest czyściej niż tutaj wcześniej było, znaczy wcześniej. Jest czyściej niż jak byłem wcześniej, o. Tak bym to ujął. Także w miarę spoko, nie? Dobra. Maszyna. Tak, tu macie maszynę, gdzie się trzyma, rozumiesz, przetworzone rzeczy, albo i nie. Lodówka, cholera. Zamrażarka. Warzywa, mrożone ryby. Tu jest też frytki. Norweskie. Pełno słodkich ciast, gotowe gato. Tego nie tykam na razie, po co? Nie ma sensu, robię świeże rzeczy. Natomiast pewno coś tam będzie wykorzystane na święta, także na święto praktycznie nic nie robię ze słodkich, bo wszystko jest gotowe. No i dobrze, przynajmniej roboty dla mnie. Czy czasami odpocząć. Tutaj mamy kolejną lodówkę.
świeże warzywa, nabiał. Zajebiste, kurde, te norweskie sery wam powiem, nie? O wiele lepsze niż te gówna z UK. No tak to tu wygląda. I tu jest kolejna zamrażarka mięsa. No głównie mięsa tu są, tak? Także zamrażara obszerna. Aha, i tam jakieś chleby, ale to też gotowce, nie? Bardziej toast. Toast, bread, jojka. Tu mam jeszcze jedno pomieszczonko, tak zwany dry store. W miarę tutaj wszystko jest poukładane. Choć powiem wam, że dużo jest produktów tutaj też norweskich i ciężko się połapać co z czym. Przykładowo brązowy cukier, jak szukałem, kurwa, nie mogłem go znaleźć, nie wiem czemu. Dan Szuker, cholera wie jak to się czyta. Nie mam pojęcia. Jest dużo takich opasz, kurwa, trociny, widziałeś? Patrz. Kurwa, na trocinach już interes robię, nie? Co, nie, co to jest? Kurwa, suszona cebula. Ty, ale jakby tak trocina pakowałby, kurwa, sprzedałby, co? Na oklejki, tylko nalepki zrobi człowieku, suszona cebula i idzie jako trociny. Chłopie, kurwa. No, ale dobra. Kurde, te beansy, kurde, norweskie nie są jakieś takie super, wam powiem, nie? Te z UK lepiej smakują. No jest dużo takich rzeczy, z którymi trzeba się tutaj upitalać. Jestem ciekaw, czekaj, no kurwa, w któryś dzień powiem bitą śmietanę ubić. Ty, ale jaja wyszły w ogóle. Dali, kurwa, cielsko, czekaj, jest ta śmietana, czy wypieprzyli? Patrz, kuźwa! I cała śmietana w pizdu do wypierdolenia, ty. Jak przyjechałem tutaj, tą śmietanę trzymali w dry store, czyli to jest pomieszczenie ciepłe. Tam temperatura normalnie jak w kuchni, 20 stopni, 20 plus. Kurde, tak patrzę, mówię na to, jak wiesz, przyjechałem, mówię, no kuźwa, przecież to jest śmietana, nie? Oni twierdzili, że to jest sok pomarańczowy i zostawili ją, rozumiesz, w tym ciepłym pomieszczeniu, nie? No i co? No? Wpieprzyłem ją do lodówki. Próbuję ją ubić. No i niestety jest spierdolona. Ma fajny posmak, taki kawowy. Nie chce się ubić, leje się. I cała śmietanka do wypierdolenia. Same talenty tu. Gdzieś z kim trzeba pracować? Najście spoko. No i oto taka krótka wstawka. Także ta cała śmietana poszła w pizdziec, nie? No ale ogólnie, słuchajcie, no ogólnie w porządku, no kurde, nie ma za dużo pracy. Chciałem do zrobienia zupy, kurde, robię słodkie chleby, bułki, kurde, wieczorne jedzonko wydam. Śniadanie to cała moja praca, także jest nawet spoko, nie? Pójdziemy na zewnątrz. Akurat tak tu jest, że można wychodzić na zewnątrz z kamerą, bo jesteśmy w szypiardzie, czyli nie ma żadnych tam odwiertów, nic tutaj takiego się nie dzieje, także można sobie śmiało wyjść. Także pokażę wam co ja, potem pójdziemy sobie do... Pokażę w środku wam jeszcze kilka pomieszczeń. Mechanizm. Na tych kołach czy tarczach nawinięte są liny, które trzymają platformę na morzu, gdzie jest przytwierdzona, tak? Znaczy zaholowana, czy liny kotwicze, o. Taka ciekawostka. To było całe zapełnione wodą, nie?
platforma wpłynęła, wodę wypompowali po to, żeby mogła ta platforma stanąć na własnych, że tak powiem, gierach. Tu są tanki, balasty, niektóre z nich są dziurawe, także wymieniają coś tam, temu musieli opróżnić cały właśnie całą tą wodę tutaj. Tam po lewej stronie jest winda, wjeżdża nią się do góry. No chyba, że można tyle siły, żeby wejść po schodach. 144 schodki są, także jest co naginać na górę na halidek. No, tak wyglądają te liny, kotwice, o. Generalnie w sumie nie możemy schodzić na ląd, że tak powiem, żeby gdzieś tam do miasteczka wybić, zresztą wszędzie daleko. Tutaj ta stocznia jest troszeczkę oddalona od najbliższej miejscowości. A w sumie nic nam nie brakuje tutaj, wszystko co potrzeba to jest na platformie. Za parę dni mają nas przenieść tutaj, się nazywa camp. Czyli taki tam stoi blok czy coś, tam pomieszczenia mieszkalne są. Będą napieprzać tutaj na platformie jakimiś tam kuźwa ciężkimi urządzeniami w trakcie dnia. Będzie głośno. Także na kilka dni pewno się przeniosę do hoteliku tam. O, to jeszcze zobaczymy co z tego wyjdzie. Kuźwa 4 tygodnie. Szczerze mówiąc, prawie dwa już pykły. Bardzo szybko. Akurat nie nagrywałem nic wcześniej, bo chciałem się oswoić z tym klimatem tutaj, zacząć co jak. Tu generalnie można jarać, nie? Także takie dodatkowe miejsce palarnie zrobili. Zobaczcie te liny holownicze. Czy holownicze? Nie są liny, tylko jak to się nazywa? Kuźwa. Czym się język pieprzy. Kotwice, o! Stocznia z drugiej strony. Tu właśnie widać tą grodzie. Czy bardziej tamę, w której wypompowali wodę. Tam z tyłu też jakieś dwie platformy jeszcze stoją. To jest maszyneria, gdzie właśnie sterują kotwicami. Naciągają czy tam coś takiego. Tam. Wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra, spadamy do środka. Pokażę wam tam w środku co jest. Pokażę wam resztę pomieszczeń. Idziemy na pierwsze piętro. Pomieszczenie rekreacyjne z telewizorkiem. Tu zawsze oglądam jakieś filmy między 1 a 4, bo nie mam co robić, także odpoczywam. Ping-pong, dart. No, za dużo tu nie ma bajerów. Takie na luzie bym powiedział. Czy tędy można na siłownię wejść, czy nie? Myślałem, że się nie przecisnę, ale udało się. Wygląda siłownia.
parę maszyn. Jeszcze tu nie byłem. Nie ćwiczyłem z tego względu, że wiesz, na 4 tygodnie robię, a nie chcę upaść sił. Tak jak mówiłem, 2 tygodnie prawie pykło, jeszcze 2 do zrobienia. Święta, nowy rok. Pracy nie ma za dużo, ale mimo wszystko trzeba tu siedzieć, tak? I swoje zrobić. Myślę, że do następnego rzutu zacznę już sobie tutaj po prostu przechodzić i coś sobie tam trenować. Ten plasik jest fajny, że dosyć spore zastosowanie ma. No i luz. Duży plus, Wi-Fi jest wszędzie na całej platformie, także przyjdziesz tutaj, słuchaweczki, swoją muzyczkę i możesz sobie tutaj ładować. Telewizor działający, cholera wie. Muszę się zapytać, chyba gdzieś tutaj sauna jest, ale nie wiem jeszcze gdzie. Muszę się dowiedzieć tam. Jest jeszcze gaming room tutaj, taki mniejszy pokoik. Jakieś tam konsole są i tak dalej, zaraz pójdziemy wam pokażę. Standardy jak na platformę, wiesz, drilling. W miarę taki bym powiedział. Nie? Mogło być lepiej, ale no cóż. Tak to jest, jak jesteś na platformie, która ma 48 lat. Tu wszędzie są biura, nie? Ja już pokazywałem wcześniej na filmach na jakimś tam wyjeździe właśnie tą platformę. Mówię, jeszcze dla przypomnienia, jeszcze raz pokażę. Może nie wszyscy oglądali albo nie pamiętają. Komputery można oczywiście korzystać z nich, czy tam sobie wydrukować coś. I tak mówiłem, jakiś tam Xbox, PlayStation 5, telewizor. Także można sobie tutaj w wolnej chwili przyjść i pograć w coś tam. Dobra, chyba tyle z takich nowinek technicznych, jeśli chodzi o tą platformę. Chyba widziałeś, i taki zestaw kuźwa robię co dzień. Ciastka, ciasteczka. Oczywiście wam pokażę, jak ja to robię. Amen. Jak to jest zrobione? Już w kolejnym odcinku, mi się wydaje. Trochę tego kuźwa jest. Nie mówię, tak codziennie. Styknie. No i jakaś rura pizgła. Ja pierdolę. Ale to jest chyba rura z gorącą wodą, ty. Ja pierdolę. Kurwa, ale cyrk. Gdzie tak to jest? Na starych platformach, kurwa macie. Najgorsze, że tam są kable z prądem. Jak to jebnie, to będzie problem. Ja pierdolę. Zajebiście. Ładnie daje. Istna śnieżyca, człowieku. Dobrze jest. Się kuźwa bałwanka ulepi na święta, człowieku. A nie jakieś tam ciastka. Wow.
Nieźle, nieźle. No jeszcze człowiek musi bawić jakieś pawlowy, inne pierdoły. Weź no to. Sleknie, co? Takie tam jutro jakieś special menu mają, kurde, jakieś indyjskie gówno. No i zrobię jakieś coś takiego innego. No i masz o. Voilà, pawlowa. Pizgła, następna rurka. Źle się dzieje. Rozmarzło, nie? Ładne cyrki. Tak wygląda urocza palarnia. Patrzcie, kurde, nawet z sufitu woda kapie, kuźwa. Upiera się, kurde, menadżerek platformy. Nie chce w środku palarni zrobić. Niedobrze, kuźwa, niedobrze. Sam syf, nie? Ładny burdel. No cóż, jest jak jest. Co by wam tu powiedzieć? Wygląda to jak wygląda, jest jak jest. Mogło być gorzej, ale mogło być też lepiej, nie? No generalnie mówiąc, chyba, wiesz, no chyba, kurde, w sumie nie mam co narzekać tutaj na tam, na pracę. Grunt, że ludzie, z którymi pracuję, są w porządku. Cała ekipa tutaj, tej platformy, jest też bardzo w porządku. A to, że wiesz, są jakieś tam kuźwa niedociągnięcia, bo palarni nie ma w środku, to tam da się przeboleć. No i co teraz, kuźwa? No słuchajcie, no idą święta, jeszcze chwila. Ten film, który teraz oglądasz, to właśnie go też dzisiaj złożyłem. Na szybko, mówię, wcześniej nie miałem czasu. Chciałem sobie troszeczkę ułożyć pracę po swojemu. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale jak ja pracuję tutaj na nocce, mam tych stewardów, to też muszę patrzeć, co oni tam robią i generalnie no, kontrolować ich troszeczkę, bo to w sumie jest tak, jakbym był ich superwizorem na nocce, także mówię, też poukładać sobie tutaj tą pracę pod siebie potrzeba troszeczkę czasu, nie? Ale już jest wszystko ok. Także mówię, ekipa jest zajebista, bardzo fajnie się pracuje, mimo że tam mieliśmy 120 osób. Robota na luzie. Teraz już mamy mniej, jest 67. Troszeczkę ludzi na święta, znaczy na święta trochę ludzi już pojechało do domu, także spoko. Słuchajcie, to by było na tyle z mojej strony. Już 24 albo 25 kolejny film. Pokażę wam, jak tutaj wyglądają święta, co tutaj robią, jakie jedzonko jest i ogólnie jakieś tam jeszcze inne pierdółki, także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, do usłyszenia, hej!